Elo, elo, siemandero, ja jestem DJ Mamona, a dzisiaj witam w kolejnej części naszego poszukiwania na gryfa. Będziemy na niego polować. I także... To tu. Właśnie tego jeden leżał szukałam. Tam. Pod pinkiem, z głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było. Bywajcie. Bywaj. Ziemiaż ciemna od zakrzepłej kryi. Biwak? Nilfgaardczycy coś tu świętowali, ale gryf im przerwał. Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. Gryfa, czy raczej to, co z niego zostało. Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy gryf go tu przyniósł. I długo umierał. Jest. Gryfica. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach i dziobie ani śladów krwi. Nie broniła się, musieli ją podejść jak spała. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku, miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie, samiec musi być w podobnym wieku. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Zrobiłem, co mogłem. Pora wrócić do Vesemira. Tego. Od tych śliwek mnie chyba brzuch boli. Cisza na morzu, cisza. Wychylisz ze mną kufelek? Od teraz derwa. Szukasz kłopotu? Gospodarzu, to pole po drugiej stronie rzeki, to czyje? Tam pod lasem? Jedź, płotka! Bo ja na Sklimku. Dobry z jego chłopca, nie Wilpin, gdyby tylko nie... Tak, tak, a ten Bojan będzie...
Tak? W czym rzecz? Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samicę, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha! Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak cię widzimy. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Na razie. Jeszcze przed śmiercią wieczorem. Zrobię sobie pracę i upoluję niedźwiedzia. Wojnę wróżył. Dobrze, bo sam jej nie dożył. Pierdolisz jak jednorożec. Ała! Patrz to. Kurde. Coś to jest skrzynka. Helherzel, Gloir and Artfern. An Artfern! Esquadrame! Nic to nie ma. Tak? W czym rzecz? Zająłem się tym zleceniem na gryfa. No i? Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pola i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Dobra, to może minąć. No i dobra. Przepraszam. Jedziemy. Wolniej.
Rzeczka, złote kłosy, urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak, gotowy? Jasne, możemy zaczynać. Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje, zapach przynęty szybko się rozniesie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kaer Morhen. Trochę wcześnie na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kaer Morhen. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Może. Może w towarzystwie. O, i teraz będzie misja. Komplet. Musi być gdzieś niedaleko. Chodź, przywitamy się. Czekaj, weź to. Co to jest? Kusza? Aha. Kusza? Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Proszę, proszę, sam grasz, a mi i chłopakom prawiłeś morały. Dość gadania, mamy gryfa do ubicia. Jasne. Wyciągam mieczy. Uważaj! Co za smród. Moim starym sposobem tutaj. Aja! Nie daj mu uciec! Dobra, gonimy go. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Człowiek uczy się całe życie. Ale nie wiedźmin, bo inaczej żyje bardzo krótko. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. Zaraz zobaczymy, ile mamy minut. No, także... Patrzcie teraz to. No i mamy łeb. Dalej. Magia. To
miejsce mocy. Igni. Dobrze. Co to jest do cholery? Żyto? Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. Nie, nie wiedziałem. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf 2, ustęp 3. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razy kańczugiem. Wykonać! Nie, 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 na bogi, nie! Czego? Wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś Gryfa. Coś za coś. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz. Weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Także zakończmy tutaj nasz odcinek. Dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia w następnym. Hejo!